Siemano! Ostatnia niedziela w roku, Sylwester dzisiaj. O. Ale dobra, trzeba zalać raptora. Jeszcze trzeba sprawdzić, czy stówę mam. Mam stówę, dobra. I ostatnie tankowanie 95 czyżby. Płynie całe 6 zł, patrzcie. Co tu się dzieje w tej Polsce? Dzień dobry. Paragon. Dziękuję. Szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo za jedno. Dzięki. Kurde, słuchajcie, jedziemy na żwirownię, na błoto. Sława uwielbia błoto. No i szykuje się niespodzianka. Daniel samochodem ma wbić na żwirownię. Ciekawe, czym przyjedzie. Może przyjedzie tym Mercedesem. Bokami. No. Tutaj długo. To jest. Muszę się bliżej przyjrzeć wydechowi Słowaca. A Karapowicz widzę, że jakiś taki kurde karbowany. Ładnie to wygląda, ale zobaczymy jak to gada. Zrobimy test Akrapowicza za 5 koła. Stopnie jest.
będzie jakieś skróty chyba. Walimy prosto do tego, na Żylowie. A, dobra. Daj mi śrubkę, założę kamerę. A nie dałem ci? Nie. Ty śrubka jesteś. Ja masz śrubkę. Zrobimy to zdjęcie. Co ty pięknego tu założyłeś? Tytanium. Tytanium? Z debekillerem? Już wyciągnąłem, no nie widziałeś? No widzę. No i co, jak to chodzi? Słabo, z debekillerem to taki surowy, mruczek. A bez debekillera, kurde, powiem ci, też dupy nie urywa. No bo to jest ten slip one, nie? No to ile on kosztował? Słuchaj, nie pamiętam. Nie. Poczekaj, ile kosztował? 2850. Tyle kosztował? No. A wcześniej był droższy, bo pamiętasz, mówiłem ci. Ile? Nie pamiętam. 3800, tak? Nie, 3600 było? 3600, a ty dałeś czy 500? 2850. Ile? 2850. No to prawie 3 koła. No. Plus do tego twoja praca, ściągnięcie debekillera, no to... Na jedno wychodzi, bo twoja praca jest droga. No i słuchaj. Praca jest droga. I tak? Powiedz, i dupy nie urywa. No nie jest źle, już nie martw się. No weź go odpal, no chcę go posłuchać, kurde, czy to w ogóle warto. Ja nie wiem, słuchaj, no zobacz, mój stary FMF, kurde, lepiej gada. No ale ty masz jaki motor, kurwa, daj. Jaki motor? No. Taki sam. No, bez jajów, człowieku. Jakich jajów? Bez jajów. Jest dobrze. Słuchajcie, zaraz chwila prawdy. Zrobimy. Kurwa, jeszcze nie wiem, co my zrobimy, bo jeszcze takim czymś nie jechaliśmy. Jak pierdolimy się gdzieś w ruch, to dopiero będzie hit. No to. Kurde, to będzie twoja wizja. Nie będzie widać sprzętu twojego. Ale kurde, powiem wam, zrobimy zaraz porównanie wydechu. Akrapowicz kontra FMF. Dobra, Sławas, pochwal się tym wydechem. Kuźwa, pochwal się. Nic ci nie chwalę. Pochwal się, Husqvarna, Black Ekipa, a wydech ten... do dupy. Pokaż go, pokaż kto go. Ma ten wie, a nie, kurwa. Pokaż go widzą. FMF-ki, kurwa. 3000 wyrzucone. FMF-a. No, 3000 wyrzucone. Porażka FMF-a. Kto zakłada FMF-y? No kurde, najlepsi, no. Nie, to tylko kurde ten. To tylko seryjniaki, kurde. Seryjniaki. Dobra, Sława, on ładnie wygląda, ale on nie gada. Seryjniaki. Odpalaj go. Takie rzeczy. Odpalaj go. Tak, ktoś jeździ z nami. Ty, może Daniel. No, ktoś jeździ tam, upala. Dawaj, Sława. Na razie spoko. FMF-ik siedzi. Akrapowicz, no ładny jest, ładny, no ale tu kurde taki podobny jest, znaczy oni wszystko i tak na jedno kopyto robią, po prostu taka wielka tuba, wielka, no nie, taka no, tu, gruba. Kiedy pamiętasz, jak miałem karbon tu z tyłu? Pamiętam. No, ale był krótszy. No odpal go, no pochwal się. Zem. Pochwal się, co odjebałeś. Człowieku, się nie znasz w ogóle. Dodaj go na luz. No dupy nie urywa, Sławas. To mój, patrz, 1500 zł w promocji. 1500, mówiłeś mi, ile kosztował. No 1500. Ale to do tego, ale do motoru mówisz, że więcej. Ile mówiłeś do motoru? No 3,5. No i co? No ale ja z całą rurą, a ty samą końcówkę kupiłeś. Mam też rurę. Rozumiesz? Czekaj, ja odpalę moje. Kurwa,
nie wiem czy warto kupić takiego akrapa. Ja bym go po prostu nie kupił, nie? Ale powiedz mi jedno. No, ładnie brzmi twój. Tradycyjny akrap, nie wiem jak ty go nazywasz. Jak on się nazywa, ten akrapowicz? Slip one. No a taki zwykły, no to lepiej wychodzi, nie? Bo ja wiem, czy jeszcze nie robią się, oprócz slip one'ów chyba nie widziałem. Nie widziałeś? To mojego, nie. No. Nie, no powiem wam, no ale... ani to ładne, pięknie, ani to brzydkie. Gruba taka rura. To jest ta wytłoczka, no to jakoś to fajnie wygląda. Ale w ogóle tak to dupy nie urywa, no. Dupy nie urywa. Czyli nie wiem, czy warto kupić. Sława się cieszy, że gówno kupił. Cieszy się? Cieszę się. Mam piękny. Zobaczymy, co Daniel na to powie. Jeszcze wleci odcinek z recenzji Daniela.